Cześć, Gabriel. Serwus. Feliksie, Gabriel mówi, że w Krakowie było głośno o waszym procesie. Niech ci zresztą sam opowie. Ja muszę wydać dyspozycję do obiadu. Przepraszam was. Przyjechałeś już na wakacje? Nie wiem, czy to będą wakacje. Dlaczego? Co się stało? W Sarajewie zabito arcyksięcia Ferdynanda. Czy to oznacza wojnę na Bałkanach? Chyba nie tylko. Guten Tag, Herr Kaczmarek. Servus. W przyszłym roku, panie Kaczmarek, mój rocznik idzie do wojska. Jak wojna się przyciągnie do wiosny, to ja też kiedyś mogę tak wrócić. Albo nigdy. Nie zdążą cię drapnąć. Po 4 latach mordowania wszyscy już ledwie zipią. A najgorzej prusoci. Dzień dobry panu. Ja jestem Wodniczak. Pan zna mojego ojca? Adwokat. Hopie. Hopie. Przecie cię pamiętam. Razem z moim Stachem stałem przed sądem. Jak mieliście ten proces przed wojną? Pamiętasz? Pamiętam. Pamiętam cię, tylko cię nie poznałem w tym przebraniu. Ja się muszę stąd wydostać. Bez statudy. Stoi, szpera. Ja, nie chcemy. Chodź ze mną. Dobra. Pierunem. Mertka, fertig? Fertig. Uważaj, pojedziesz tym, tą maszyną. Wysiądziesz za stacją. Wsiadaj w tamtej stronę. Mertka, wsadź go na górę. Dobra, dobra. Jutro będzie lepszą kolację. Pójdę do przygodzić i coś przyniesę. Jutro, proszę panie, ja myślę, że będę miał jakieś inne miejsce. Nie mogę państwa narażać. Tu jesteś bezpieczny i nikogo nie narażasz. No, i no spania nie będziesz miał wygodnego. Położymy cię ze Stachem. Ja mogę spać na podłodze. Ja też. Po co? Przecież na Bzdykowie mają dwa pokoje. To pana Edwarda możemy tam umieścić. Patrz na matkę, jako to bystro dziewucha. Stachu, ferej na dół i przyprowadź tu pana na Bzdyka. To chyba tutaj, na drugim piętrze. Mogłeś to wcześniej zrobić, chłopcze. Nie miałem okazji. Ta była pierwsza, jaka się nadarzyła. Bardzo państwu dziękuję. Poprosiłbym jeszcze o przenocowanie go dzisiaj. Jutro przyniosę mu cywilne ubranie i zabiorę. Po co i dokąd? U mnie ma kwaterę. Nie musi go pan nigdzie zabierać. Subiekcję państwo będziecie mieli. Pan Edward zostaje u mnie i basta. Niedługo przecie myślę, że panowanie Prusaków już u nas się kończy. Sami nie pójdą, panie Nabzdyk. Trzeba im będzie z dziebko pomóc. A ludzie się ruszą? Wszyscy. Wszyscy. I młodzi, i starzy. Wszyscy. Przyszli. Czekają.
Kolegę Adamka pan już zna, panie mecenasie. Tak, oczywiście. A to są panowie Urbaniak i Lewandowski. Panowie na urlopie, czy też... Niestety. Odkomendorowani, 155 pułk. Szkolimy rekrutów. Ma jeszcze Kaiser kogo brać do wojska? Chyba już wszystko wyciągnął na front. Mają być powołane 4 dodatkowe roczniki. Z samego Ostrowa i powiatu kilkuset ludzi. Nie można do tego dopuścić. To sprawa jest ważna. Ale co możemy zrobić, żeby przeszkodzić w poborze rekrutów? Część ludzi będzie można uratować przez komisje lekarskie, ale reszta? Trzeba ich poukrywać po wsiach. Jeżeli żandarmeria urządzi obławę, uciekną do lasu. A zimą? To nie potrwa do zimy. Na froncie myślą tylko, żeby iść do domu, a na tyłach przebąkują o radach żołnierskich. Należy wykorzystać tę sytuację i pomóc im wyjechać do Vaterlandu. Jak? Ultimatum? O, coś w tym rodzaju, ale z bronią w ręku. A skąd broń? Znajdzie się. A jeśli nie ustąpią? To użyjemy siły. Schämst du dich nicht, in solchem Zustand aus dem Wagen zu steigen? Du bringst Schande unserem Kaiser und der ganzen deutschen Armee. Weshalb hast du nicht vorschriftsmäßig gegrüßt, wa? Und an der Front warst du? Warst du dort auch so wacker? Zaledwie mam bukel ruczeń! Dein Name? Dein Regiment? Abfahrt! Sag ihm doch, er soll dich am Arsch lecken! Hey! Zurück! Halt oder ich schieße! Wir haben auch Waffen, Oberleutnant! Na, du Held, komm rein. O co chodzi? No nie poznajesz mnie? No jasno, że poznaję. Stachu Kaszmarek, cześć. Co w budzie? Jeszcze po staremu. A w mieście? Przy wyjściu jest szpera, żandarmi kontrolują wszystkich. Jeżeli masz coś nie w porządku, to chodź ze mną. Ojciec tu czeka. O, jest. Dzień dobry. Jak Klaus Pfeifersa. Kumpels, schaut her, wieder eine Wirtschaft. Also reinmarschieren, immer schön da rein. Da. Hey, Kamerad, na sowas. Ja, kennen uns doch. Und zwei Kneipen haben wir schon und jetzt gehen wir in die dritte. Die solche gutes Fressen haben. Keine Zeit. Wohin rennst du, den Sieg entgegen? Komm mit. Trink, was klar ist, sprich, was wahr ist. Naja. Aber heute... Herr Ober. Wie, widzisz go? Tak, ale lepiej, żeby mnie nie poznał. Gibt's hier einen Ober? Ja, kommt gleich.
Nimm das weg! Sechsmal Eierpaar. Doppeltes Sauerkraut für mich. Jawohl. Dazu sechsmal Bier. Oh, Bier ist immer gut. Hat das Feuer? Herr Kogulecki, nicht wahr? Von der Front. Ja. Oh. Willkommen, Herr Kogulecki. Guten Tag. So lange schon haben wir Sie nicht gesehen. Direkt von der Front? Ja. Zu Hause waren Sie wohl noch nicht? Ja, ich war nicht. Tatsächlich? So bitte ich Sie alle, meine Herren, Gäste der Firma zu sein. Es wird gratis gegeben. Ein Schoppen Bier und eine Portion gefäckeltes Eiswein für alle. Oh, fantastisch! Prima, prima. Kennen Sie wohl gut. Irma. Ihre Papiere. Jawohl. Reisepapiere in Ordnung. Und die Urlaubskarte? Naja, die hab ich bestimmt. Kogulecki! Erkennst du mich nicht? Doch. Siehst du, noch vor kurzem waren wir Gegner. Und jetzt tragen wir dieselbe Uniform. Na, nicht unbedingt. Meine ist aus groberem Tuch. Immer derselbe Kogulecki. Ein Deserteur, Herr Leutnant. Geh zur Tür und du kommst mit. Słucham, jaśnie pani. Co się stało, że psy tak szczekają? Zwęszyły włóczęgę. Włóczęgę? Tak powiedział rządca, ale mnie się wydaje... Co się Wacławowi wydaje? Że to ktoś z kongresówki. Jest cały mokry. Musiał przechodzić przez Prosnę. Niech go Wacław tu przeprowadzi. Jaśnie pani, on jest cały mokry. Niech go Wacław przeprowadzi przez ogród. Dobrze, proszę pani. Gnädige Frau, einen Lump haben wir erwischt. Kim pan jest? Nazywam się Józef jak Wojciech. Chciałbym dojechać do Ostrowa, jeśli to możliwe. Pan pochodzi z tych stron? Tak, chodziłem tu do gimnazjum. W Ostrowie? Tak, zostałem z niego wyrzucony. Niech Wacław każe zaprzęgać i proszę przygotować dla pana jakieś ubranie i jedzenie. Tak jest. Bardzo pani dziękuję. Więc chodził pan do gimnazjum w Ostrowie? Tak, oczywiście. Chciałabym, żeby pan coś zabrał. Żeby pan się dowiedział i chciał przekazać informacje. Nie wiem, czy pan go zna. Koledzy, sytuacja jest jasna. Adamek jako prezes Towarzystwa Tomasza Zana wchodzi do Tajnego Komitetu Obywatelskiego. Nasza siła to Tajna Straż Obywatelska i harcerze księdza Ziemskiego. A my, gimnazjaliści, to co? I do tego przeszkoleni. W porządku. Wy też będziecie potrzebni. Zadaniem Adamka będzie przekonać Komitet Obywatelski, że trzeba działać, a nie czekać. To co, koledzy, wszystko jasne? Przyprowadziłem wam gościa. Cześć, chłopaki! Wojtek! Cześć! Cześć, Wojtek! Powiedz, jak było w Krakowie naprawdę. Czy rzeczywiście pułkownik Roja wykurzył Austriaków? No. Naprawdę nie stawiali oporu? I wszystko bez jednego strzału?
No mów! Nun, meine Herren, heute müssten wir das Buch 34 von Livius lesen. Die Kapitel 38 und 39. Die Belagerung Spartas durch die Römer. Stattdessen nehmen wir die moralischen Briefe von Seneca. Denn es verfolgt mich der Gedanke, dass wir eine ganze Generation Schüler leider falsch erzogen haben. Was ist mit Ihnen, Herr Dolata? Verzeihen Sie, Herr Professor. Davon habe ich schon mit euren älteren Schulkameraden gesprochen. Kurz vor dem Beginn des Krieges, einige Wochen später, wurden sie zum Militär berufen und an die Front geschickt. Wir wollen hoffen, dass sie glücklich heimkehren und dass der Krieg bald ein Ende nimmt. Denn nichts kann rechtfertigen sein weiteres Dauern, so wie nichts auch seinen Beginn rechtfertigen kann. Also, meine Herren, Seneca, die moralischen Briefe. Worum geht es, Herr Mozek? Herr Direktor lässt bitten, den Herrn Professor. Ist es so dringend? Man sollte den Unterricht nicht ohne Grund unterbrechen. Wissen Sie, worum es geht? Beim Herr Direktor wartet ein Offizier. Wenn Sie, Herr Professor, entschuldigen Sie bitte, Junge wären, würde ich glauben, dass Sie zum Militär sollen. Bin gleich zurück. Ich habe die traurige Pflicht, Ihnen im Namen unseres Infanterieregiments mitzuteilen, dass Ihr Sohn und unser Kamerad, Hauptmann der Reserve Wilfried Schaps, vor 5 Tagen den Heldentod bei Saint-Quentin während der Verteidigung der Hindenburg-Linie gefunden hat. Gleichzeitig habe ich die Ehre, Ihnen, Herr Professor, das Eiserne Kreuz, in dem Hauptmann Schaps nach dem Tode ausgezeichnet wurde, zu übergeben. Bitte sehr, Herr Professor. Werter Kollege Schaps, erlauben Sie mir, Ihnen mein innigstes Beileid auszusprechen und gleichzeitig die höchste Achtung, die dem Vater eines Helden gebührt. Herr Kollege Schaps! Aber Herr Professor, Ihre Klasse ist dort. Herr Professor, der Unterricht. Es hat noch nicht geklingelt. Kollege Schatz, kommen Sie zurück. Kollege Schatz! Stanowisko Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu jest jasne. Nie należy podejmować przedwczesnych działań, a sprawę zachodnich granic Polski zostawić do rozstrzygnięcia przyszłej konferencji pokojowej. Czyli oddać je w obce ręce, tak? No, ale działanie przedwczesne już się zaczęło. Wiadomość o buncie marynarzy niemieckich w Pilonii jest prawdziwa. Mamy więc czekać, kiedy armia niemiecka się rozpada, tak? Jeszcze się nie rozpada, panie Stefanie. Gdyby tak było, Francuzi przekroczyliby Ren. A jak dotąd front się trzyma. Tak?
Mieszkanie na pomocy nawodniczaka. Czekam. Berlin. Telefonuje Felix Kasprzak. Ten redaktor z dziennika berlińskiego? Tak, Kasprzak zdawał maturę w naszym gimnazjum. Tak, tak. Jestem przy telefonie. Dobrze słyszę. Dzień dobry, panie Feliksie. Tak. Tak, rozumiem. W jakiej dzielnicy? To pewna wiadomość? Tak. Tak. Dziękuję. W Berlinie rewolucja, panowie. Czerwoni ze Spartakusa wyszli na ulicę. Cesarz uciekł, a socjaldemokrata Schiedemann ogłosił Niemcy republiką. No to... czas i na nas. Dokąd się pan wybiera? Ty, tutaj, w biały dzień? A jak żandarmi cię zobaczą? Nie ma żandarmów. Bunt żołnierzy przeciw oficerom. Włodek, mów. W koszarach Moltkego powołano radę żołnierską. Nie wszedł do niej ani jeden Polak. Musimy działać natychmiast. Powołać Polską Radę Obywatelską. Trzeba zwołać wiec. To jest kolega Adamek. W ciągu godziny postawimy na nogi pół miasta. Spolajcie wiec. Do domu katolickiego. Na szóstą wieczorem. I uderzcie w dzwon Walentego. Ale na wzdych! Ale na wzdych! Co? Zaczęło się? Tak. O szóstej wieczorem wiec w domu katolickim. I pan zawiadomi kaszmarka i piekarzy. Wszystko? Jak macie ochotę jechać z nami, to się przebierajcie i chodźcie. Tylko szybko. Jahu! Jahu! Lecz na jednym nożu do majstra. Panie majster! Panie majster, puści nas pan na wiec? A co jutro będą ludzie jeść na śniadanie? Jutro? Jutro, panie majster, to będzie Polska. Ano będzie. To już leć ta. Ino na dwie godziny, bo w Polsce też trzeba jeść chleb i bułki. Masz. Trzymaj, szybciej podchodzić. Wy tam wyznaczcie posterunki. Ruszaj! Idziemy, chłopy. W Kilonii zbuntowali się marynarze floty wojennej. W Berlinie walczy czerwony Spartakus. Cesarz uciekł, a żołnierze w wielu garnizonach przestali słuchać oficerów. Wybrali rady żołniersko-robotnicze. A w Ostrowie stało się to samo. Tyle tylko, że do rady żołnierskiej nie wszedł ani jeden Polak. Prusoki są zawsze takie same. Nawet bez kajzera! Wygonić ich z Ostrowa! Precz z Prusokami! Niech wracają do hejmatu! Tak, obywatele! Niech wracają do Waterlandu! I tam robią swoje własne porządki i własną rewolucję! Tamtym radom w Niemczech należy życzyć, żeby objęły władzę! Ale tu u nas muszą podporządkować się polskiemu, dotychczas tajnemu, komitetowi obywatelskiemu! Jego członkowie są obecni na tej sali. Poseł Lipski z Lewkowa, mecenas Wodniczak, redaktor Rowiński, doktor Dubiski, mecenas Lange Wnukowski, obywatele, komitet powstał już we wrześniu dla tymczasowego kierowania naszym wspólnym działaniem.
Dlatego jako jego przewodniczący składam obecnie tę funkcję i oddaję ją w ręce znanemu nam wszystkim doktorowi Aleksandrowi Dubiskiemu, którego proponuję na marszałka dzisiejszego zgromadzenia. Jeżeli mnie obywatele wybieracie, proszę podnieść ręce. Dziękuję, dziękuję. Proponuję nasz komitet przekształcić w Radę Ludową oraz poszerzyć o tych obywateli, którzy zostaną tutaj wybrani. Znamy się w naszym mieście prawie wszyscy, dlatego wybory nie powinny być trudne. Ja zgłaszam Idziego Świtałę! Za chwilę, panie Nawzdyk, będziemy przyjmować kandydatury. Teraz przedstawimy państwu rezolucję, którą przygotował redaktor Rowiński. Prosimy, panie Stefanie. Zebrani na dzisiejszym wiecu obywatele wszystkich stanów żądają wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski z dostępem do morza. Odnosimy się z sympatią do ruchu wolnościowego narodu niemieckiego i zachowujemy wobec niego zupełną neutralność. Zarazem oświadczamy uroczyście, że miasto i powiat Ostrów są polskim terytorium, które należy do przyszłego państwa polskiego. Do ostatecznego przyjęcia przez nie władzy sprawować ją będzie Rada Ludowa, która zapewni spokój i bezpieczeństwo mieszkańcom niezależnie od narodowości. Siedziba Rady znajduje się w lokalu spółki ziemskiej w gmachu Banku Kupieckiego. Ostrów, 10 listopada 1918 roku. Niech żyje Republika Ostrowska! Niech żyje wolna Polska! Panie Nawzdyk, pan też chce strzelać? Karabinów mało. Mało, dużo, ja muszę mieć giberę. Panie Nawzdyk, ale pan ma 65 lat. Należy mi się flinta. Trzeba zawiadomić niemiecką Radę Żołnierską o powstaniu polskiej władzy w Ostrowie. Podporządkowania się jej. To się nam chyba nie uda. Zażądajmy na początek zupełnej neutralności garnizonu niemieckiego. I wycofania go z centrum Ostrowa. Niech się przeniesie do koszar za miastem. Tak, właśnie tak. Ma pan wszelkie nasze pełnomocnictwa. Niniejszym oświadczamy, że obywatele Włodzimierz Lewandowski, Feliks Krogulecki, Bonaventura Spychalski są delegatami Wydziału Wojskowego Polskiej Rady Ludowej na cały powiat Ostrów i miasto, podpisany Michał Langew-Dukowski. Dziękuję bardzo. A pan, panie Urbaniak, weźmie pan 20 ludzi i obsadzi pan pocztę i dworzec. Rozkaz. No to idźcie. Co? W porządku. My do środka, wy od okna. Hände hoch! Ich habe einen wichtigen Telegramm. Ja, ich bin. Was ist los? Ey! Zapalicie gazety, jak otworzę okno. Nie też żyje. Do mnie! Ale też żyje. Ten jedną.
Do mnie. Lass uns rein. Wir sind der Gerte. Des Rates? Ja. Wir wollen zu euren Soldatenrat. Lässt uns drei nicht ein. Kommen wir hier alle. Hast du gehört? No. Hier ist die Resolution der Einwohner von Ostrowo. Sie haben tatsächlich Ostrowo für eine polnische Stadt erklärt und einen polnischen Rat gewählt. Sie sind verrückt. Morgen werden wir ihn auflösen. Du bist wohl kein Sozialist. Vor allem bin ich Deutscher. Euer Rat behauptet, die einzige Macht hier zu sein. Und wenn wir dagegen sind? Das könnt ihr nicht. Droht ihr uns? Noch nicht. Wir raten nur. Schauen Sie mal her. Dwadzieścia lat czekałem na tę chwilę. Ile? Przecież masz dopiero 50 parę. Lata w niewoli liczą się podwójnie. Der Soldatenrat hat sich einschüchtern lassen. Ja, die Moltke-Kaserne im Zentrum wurde freigegeben. Und das Reservebataillon des Infanterieregiments wurde in die Kaserne außerhalb der Stadt verlegt. Den Polen wurden 600 Gewehre und Munition ausgeliefert. Vier. Somit haben wir einen bewaffneten Gegner. Und einen gut ausgebildeten. Die meisten unter ihnen sind Frontsoldaten, Deserteure. Und einen Offizier haben die? Weiß nicht. Aber sicher bekommen sie welchen. Leider hatten wir in unserem Offizierskorps auch Polen. Obwohl viele vernünftige Deutsche dagegen waren. Besonders die, die hier wohnen. Sie erinnern sich doch sehr gut an Bismarcks Worte. Den Kampf gegen das polnische Element können wir nicht nach Gesetzesregeln führen. Diese unsere Sozialisten faseln von Gleichberechtigung aller Bürger des Reiches. Im Parlament hatten wir auch polnische Abgeordnete und diesen Lipski, der sich lautstark für die Gleichberechtigung der polnischen Sprache einsetzte. Und nun haben wir Offiziere, Polen, die auf uns schießen werden. Dann müssen wir also schnell eine Gegenaktion unternehmen. Sonst umfasst die Rebellion die ganze Provinz Posen. Keine Angst, Herr von Wedow. Ich fahre nach Breslau zum Wehrbereichskommando. Hoffentlich haben Sie dort den Kopf nicht verloren. Möchtest du uns nicht eine Tasse Tee anbieten, meine Liebe? Ein Telegramm. Ja, ich habe verstanden. Waffenstillstand. Herr Direktor, weder in der ersten noch in der zweiten Klasse wieder kein einziger Pole im Unterricht. Und in der dritten...
Compiègne ist der Waffenstillstand unterzeichnet worden. Die Franzosen bitten um Waffenruhe. Sie sind Gulhoff. Sie waren schon immer ein Idiot. Wir sind es, die sich ergeben. Verstehen Sie das? Deutschland kapituliert. Vier Jahre heldenhaften Kampfes sind umsonst. Vier Jahre hindurch predigten wir den Schülern von dem Siege und der Größe Deutschlands. Was sagen wir ihnen jetzt? Das ist doch keine Kapitulation. Sie haben recht, Gulhoff. Ich stimme Ihnen bei. Und die Schüler Polen rausschmeißen für das kleinste Vergehen, mit eiserner Hand halten. Herr Direktor, Sie sind gerade in der Halle. Und kommen hierher. Wer? Unsere Primaner, Herr Direktor. Wenn Sie in die Schule zurückkommen, dann ist es nicht so schlimm, meine Herren. Wir dürfen nicht nachgeben. Wir müssen hart durchgreifen. Und diese Schüler bestrafen. Aber nicht allzu streng. Schließlich doch kommen sie von alleine zurück. Herr Direktor, wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir einstweilen abwesend sind im Gymnasium. Es werden in Ostrowo zurzeit polnische Truppen aufgestellt. Und unsere Kameraden aus der Oberprima haben sich schon gemeldet. Die übrigen abwesenden Kameraden sind in den Behilfsdiensten tätig und kommen in die Schule zurück, wenn das möglich ist. Jedoch unter bestimmten Bedingungen. Bedingungen? Sie stellen Bedingungen? Mit welchem Recht? Wen repräsentieren Sie? Die polnische Macht in Ostrowo. Wir haben das Befugnis vom Kreisvolksrat bekommen. Und wenn ich diese Macht nicht anerkenne? Eben. Eine andere gibt's nicht mehr. Der Bürgermeister und der Landrat sind des Amtes enthoben. Ist das keine Gewalt, Adamek? Die Deutschen sollten niemals über Gewalt reden. Schon gar nicht in Polen. In Polen? Es gibt keinen solchen Staat in der Welt. Und hier ist das Deutsche Kaiserreich. Ja. Dieses Gebiet ist polnisch. Mit Gewalt Preußen angegliedert. Herr Professor. Verzeihung, Herr Rittmeister Gulhoff weiß sogar ganz genau wann. Es sei denn, Sie haben vergessen, dass dieses Gymnasium von Polen erbaut wurde, unter Gleichberechtigung der polnischen und deutschen Sprachen. Wir sind momentan bestrebt, das zu realisieren. Das heißt? Das heißt, dass wir die Gleichberechtigung beider Sprachen in der Schule fordern. Sowie die Einführung des Lehrens von Polnisch und polnischer Geschichte. Nur bei diesen Bedingungen besuchen wir die Schule. Ein Ultimatum? Ja. Und wer sollte diese Fächer lehren, die Herren Professoren? Sie sind der polnischen Sprache nicht mächtig. Unterrichten werden wir selbst. Wir sind darauf gut vorbereitet. Also doch. Doch hattet ihr eine Geheimorganisation. Darf ich Sie fragen, wie lange schon? Seit 40 Jahren. Sie lügen! Nein, ich bin der 14. Vorsitzende. Ich kann's nicht ausstehen, aber in Uniformreisen kann ich nicht riskieren. Warum? Du steigst in den Zug ins Kalmierschitz und dort sind noch Deutsche. Ja, aber der Zug geht über Ostrowo und die Rebellen könnten mich erwischen. Drücke dich bitte bedachtsamer aus. Die Rebellen sind meine Landsleute. Von Zwirners nahmen sich Frauen aus ganz Europa. Und sie eigneten sich immer ihre Ansichten, Religion
und Nationalität an. Ich aber bin Polin. Es scheint mir, dass dein Vater sich schon seit mehreren Jahren von Binewski nennt. Ja, aber mein Vater... Du weißt doch, weshalb ich deine Frau bin. Cora. Wir haben uns doch noch nicht verabschiedet. Ich fahre vielleicht für länger fort. Du weißt doch, dass ich nur von einem träume. Wovon? Wenn du und unsere Kinder... Es wird keine Kinder geben. Darüber sprechen wir noch, Cora. Każ zaprzęgać i wracaj. Pomożesz mi się przebrać. Proszę mnie zaprowadzić do hrabiego Lipskiego. Tutaj nie ma hrabiów, obywatelko. Proklamowaliśmy Republikę Ostrowską. A czy to coś ważnego? Tak, bardzo ważnego. Proszę. 1897. Ten. Nie wiem, ale nie możemy dać się zaskoczyć Niemcom. Obstawimy granicę miasta tu, na zachodzie. Pani do mnie? Tak. Słucham. Kornelia Biniewska. To ty? Przepraszam, widziałem panią ostatnio jako pensjonerkę. Liczyłam, że nikt mnie nie rozpozna, dlatego prosiłam o rozmowę w cztery oczy. Proszę. Pan wie... Pani hrabio, kim jest mój małżonek? Owszem. Właśnie wyjechał do Wrocławia zorganizować ekspedycję karną przeciw ostrowskim rebeliantom. Jak to? Jest pani tego pewna? Powtarzam jego własne słowa. Miastu grozi niebezpieczeństwo. Żołnierze niemieccy w garnizonie ostrowskim są zbuntowani. Nie będą posłuszni oficerom. W Krotoszyńskim chyba także nie. No cóż... Ale jeżeli będzie trzeba, będziemy walczyć. I dojdzie do powstania? Ono już jest. Musi się tylko rozszerzyć. I na pewno rozszerzy się. Serdecznie dziękuję za ostrzeżenie.
To ja dziękuję, panie hrabio, że zechciał pan ze mną rozmawiać. Cornelio! Czekałam tyle lat, czekałam. Wiedziałam, że muszę cię spotkać. Pełnomocnik Naczelnej Rady Ludowej, proszę. Naczelna Rada Ludowa nie zaakceptowała naszej działalności. Przysyła do nas doktora Szulczewskiego, aby wyjaśnić stanowisko Poznania we wszystkich kwestiach, z kwestią powstania włącznie. Proszę, panie doktorze. Wszyscy was podziwiamy, panowie. Wszyscy. Naczelna Rada Ludowa i cały Poznań. Za odwagę. A jednocześnie musimy skrytykować za brak rozsądku politycznego. Przykro mi bardzo, ale musiałem to powiedzieć. Niech panu nie będzie przykro. Raczej niech pan nam to wytłumaczy. Oczywiście rozumiem oburzenie. Jako pierwsi w Wielkopolsce wywiesiliście biało-czerwony sztandar, a Poznań ma pretensje, zamiast zrobić to samo. Właśnie. W Poznaniu mamy absolutnie te same cele. Złączenie z Rzeczpospolitą. To dlaczego nas nie popieracie? Nie dajecie hasła do powstania całej Wielkopolsce. Bo jeszcze nie 12, jest dopiero 11:55. Tak mówi zegar polityczny. Ostrów, panowie, wystąpił za wcześnie. I samowolnie, tak? Nie zaprzeczam. Wydarzenia w Ostrowie wywołały niepokój w całej Rzeszy. Kanclerz Ebert interpelowany był w tej sprawie w Reichstagu. Prasa podniosła alarm. Umieściła opisy gwałtów, jakich Polacy dopuścili się tutaj na ludności niemieckiej. To kłamstwo! Jestem komendantem Straży Obywatelskiej. Oświadczam, że w Ostrowie nie spadł żadnemu Niemcowi włos głowy. Można sprawdzić. Nikt tego nie zrobi. Żaden niemiecki dziennikarz nie sprostuje kłamstwa. A gwałt w berlińskiej prasie podniósł się ogromny. I kanclerz Ebert zażądał od nas za pośrednictwem prezesa regencji poznańskiej położenia kresu rebelii ostrowskiej. Również natychmiastowego rozwiązania jej siły zbrojnej. I co? Zgodziliście się? Musieliśmy. Jesteśmy jeszcze prowincją Rzeszy Niemieckiej. Ale nie chcemy ją być! Myślimy przede wszystkim, aby nie dopuścić do niepotrzebnego przelewu krwi. Ale w Ostrowie... A wy utrudniacie i tak niełatwą sytuację. W Ostrowie nie padł nawet jeden strzał. Nikt nawet nie nabił sobie guza. Ale macie wojsko. Jeżeli Niemcy od pewnego czasu podejrzewali, że przygotowujemy powstanie, teraz są tego zupełnie pewni. Rząd Eberta powołuje do wojska 4 dodatkowe roczniki. Takie są skutki nieprzemyślanych decyzji. Co pan chce na nas wymusić? Chciałbym, abyście panowie zgodzili się na rozwiązanie Ostrowskiego Pułku Strzelców. Nie zgadzamy się! Jesteśmy gotowi do obrony miasta, jeśli Niemcy rzeczywiście uderzą. A wtedy cała Wielkopolska pójdzie za nami. Ludzie tylko czekają na znak. Jeśli nie da go Poznań, hasło padnie z Ostrowa, gdy tylko rozlegną się strzały. Nie można do tego dopuścić. Pan zapomniał przez te 4 lata wojny, panie poruczniku, że są inne sposoby rozwiązywania problemów niż strzelanie.
i inne argumenty niż karabiny. Mianowicie? Pan zna Prusaków. Pan chce z nimi pertraktować? Dla nich właściwie jedynym argumentem są karabiny. Nie musimy z nich strzelać. Wystarczy trzymać mocno w garści. Wtedy ustąpią, jak tutaj, w Ostrowie. Jeżeli w całym Poznańskim podniesiemy flinty... To bardzo sobie zaszkodzimy w opinii aliantów, szczególnie Anglików. Nie, nie, panowie, nie można sobie na to pozwolić. A na co? Na dobrowolne rozbrojenie i czekanie na tych pańskich Anglików? Nie. Na konferencję pokojową. Wówczas całe Poznańskie powróci do Polski bez jednego strzału. To jest lepsze rozwiązanie, aniżeli powstanie zbrojne. Tak, pan ma rację. Der Fünfte. Was sagen Sie dazu, Hauptmann? Ich gratuliere Ihnen, Herr Oberst. Ihr Frontsoldaten glaubt, dass wenn man nicht im Schützengraben war, man nur ein Zivilist ist. Und gerade diese Zivilisten vom Stab... Meinen Sie die Liquidation der Ostdorfer Republik? Genau das. Sie brauchten nicht ins Feld zu ziehen. Es genügte der Druck von Kanzler Ebert auf den Volksrat in Posen. Jetzt können Sie ruhig Ihre Stellung als Garnisonskommandeur in Ostrava aufnehmen. Und den ganzen Soldatenrat zum Teufel schicken. Das wird nicht so einfach sein. Meine Herren Offiziere, ich schlage vor, die Stellung zu ändern. Darf ich Sie bitten, Herr Oberst? Herr Major, bitte mit mir. Die Lage in Ostrava ist sehr schwierig. Die Polen haben nachgegeben, aber nur halbwegs. Was heißt das? Das heißt, dass Sie den deutschen Soldatenrat unterstützen werden. Politisierendes Militär ohne Offiziere ist nicht gefährlich. Vorübergehende Auflockerung unserer Armee. Sobald Sie in Berlin mit Liebknecht Schluss gemacht haben, wird die Ordnung auch hier wiederhergestellt. Sollen dann die Polen in Ostrava zum Meckern versuchen? Da bin ich nicht so sicher. Die Lage hat sich sehr verändert. Vor Anfang des Krieges war dieser Fluss die Grenze zum russischen Zarenreich. Jetzt haben wir dort Polen. Und von Ostrava zur Grenze sind es nur 12 Kilometer. Dann bewacht sie ordentlich. Und sollte sie jemand verletzen... Nie możemy dopuścić do tego, aby część naszych żołnierzy została wcielona z powrotem do niemieckiej armii. A to stanie się, gdyż żąda się od nas imiennych wykazów każdej kompanii. Trzeba ich rozesłać po okolicznych wsiach. Poukrywać. Umieścimy ich w bezpiecznych miejscach. Mam lepszy pomysł. A więc? Zapraszam ostrowskich żołnierzy do Kalisza. Dziękuję. Oficjalnie nie moglibyśmy udzielić wam pomocy. Niemcy zaczęliby krzyczeć na cały świat, że zostali napadnięci przez Polskę. Ale jeżeli ostrowskim żołnierzom uda się przedostać do Kalisza, będziemy ich tam żywić i zakwaterujemy. W zwartej formacji nie możemy przekroczyć granicy. To przekroczymy inaczej. Znajdziemy sposób. Daleko do granicy? Daleko. Kiedy następna grupa? Jutro. A kto prowadzi? Ja. Przyszedłem powiedzieć, że przyjechali żandarmi.
nas? Czego chcą? Oficer pyta o pana majora. Co mam odpowiedzieć? Wyjdę do niego. Entschuldigung ist die Störung, aber dringend habe ich mich dienstlich beim Herrn Major zu melden. Oberleutnant Helbig. Ich bin Kompanieführer im 5. Bataillon. Die Kompanie wurde hierher abkommandiert zwecks Unterstützung der Gendarmerie. Und eben das wollte ich Herrn Major melden. Leider ist mein Gatte nicht zu Hause, aber darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Danke, gern. Łyk czegoś gorącego. Ja, ja! Dobrze by nam zrobił. Posty zrobimy w Strzyżewie. Chciałbym jak najszybciej być nad granicą. Kennen Sie sich hier gut aus, Herr Oberleutnant? Kannte ich mich gut aus, käme keine Maus über die Grenze. Die Gendarmen haben noch niemanden erwischt und kennen sich doch aus. Wen sollen Sie erwischen? Sie wohnen so nah bei Ostrowo und wissen es nicht? Polnische Rebellianten. Vorwiegend Fahnenflüchtige. Sie wollen über die Grenze nach Kalisz. Und Sie wollen das verhindern? Natürlich. Noch heute Nacht. Sie kennen doch die Gegend nicht. Ich habe einen Führer. Der bringt uns an die Furt. Dziesięć minut odpoczynku. Bierzcie broń. Nigdy nic nie wiadomo. W taką pogodę? Żandarmi na pewno grzeją się przy piecu. Lepiej jednak mieć plintę w garści. Może i lepiej. No podejdź. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Niech mi osiadłają wezyra. Jeśli pani ośmielam się proszę zauważyć, proszę wykonać moje polecenie. Tak jest. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że ktoś powinien jaśnie pani towarzyszyć. Noce są ciemne, licho nie śpi. Nawet wezyr może się potknąć. No dobrze. Dobrze, Franciszek pojedzie ze mną. Proszę mu to powiedzieć. Tak jest, jaśnie pani. Wohin mit dem Pferden, Franz? Hörst du nicht? Was soll das heißen? Ano to, panie rządco, że widać trzeba gdzieś jechać. Reitest du mit? Na to wychodzi. Wohin denn? Auf wessen Befehl? Z mojego. Ma pan coś przeciwko temu? Aber keineswegs, gnädige Frau. Verzeihen Sie. Jaśnie pani zmarznie. Nie, Franciszku, śpieszmy się. Czekamy tutaj. Tutaj? Brody są przecie dwa i nie wiadomo, którym przejdą. To co robimy? Rozdzielimy się? Same jaśnie pani nie zostawię. Jedźmy do tego brodu, gdzie zasadzili się grętszuce. Poczekamy w tej stodole. Jak przyjdą nasi, to ich ostrzeżemy. Mieliście rację, Franciszku. Trochę mi zimno. Na chwilę lampę zapalę. Niech jaśnie pani choć ręce ogrzeje. A jak zobaczą grętszuce? Na chwilę. I najlepiej niech jaśnie pani wraca do pałacu. Ja tu sam poczekam. Przecie nie wiadomo, czy dziś przyjdą. Nie co dzień chodzą na drugą stronę.
Niemcy, ognia! Jo! 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 Idziemy! Patrz. Pali się. Muszę jechać. Płaszcz. Szybko. Szybciej. Co się stało? Chcieliśmy cię ostrzec. Nie udało się. Weihnachten verbringen wir auf unserem Erbschloss in Mecklenburg. Zum Neujahrsball kehren wir nach Ostrowa zurück. Und ich hoffe, du wirst dich bald wieder wohlfühlen. Ich weiß nicht, der Fuß tut mir noch weh. Noch immer geschwollen? Lass das. Ich hole einen Arzt aus Breslau. Nicht doch wegen der Verrenkung. Ich möchte sicher sein, dass wir auf dem Neujahrsball zusammen tanzen. Ich gehe nicht zu diesem Ball. Du gehst. Ich habe dich nicht gefragt, wohin du nachts geritten bist. Ich wollte meine Landsleute warnen. Du musst unbedingt auf dem Neujahrsball sein. Es kommen alle Offiziere. Ich bestehe darauf. Gute Nacht. Słucham, jaśnie pani. Oddaj to Franciszkowi, niech jedzie. Dokąd, jaśnie pani? On będzie wiedział. Guten Tag. Guten Tag. Bitte sehr.
Dzień dobry. Przepraszam cię bardzo, śpieszyłem się. Nie szkodzi. Najważniejsze, że jesteś. Zwiększę? Kawa? Kawa. Zweimal Kaffee. Bitte sehr. Nie byłam pewna, czy będę sama. A on? Przepraszam, że o to pytam. Bitte? Bitte sehr. Jedną. Siądzie w Ostrowie. Wyjechał wcześniej, żeby przygotować szczegóły tego balu sylwestrowego. Przecież będzie to ich manifestacja polityczna. I będzie tam całe dowództwo? Tak. A musisz tam być? Nie mam wyjścia. Nie mogę tak żyć. Nie chcę. Feliksie. To ponad moje siły. Przeliczyłam się. Nie przypuszczałam, że ciągle będziesz mi tak bliski. Że to wszystko będzie takie trudne. Jaśnie pani, już czas. Przepraszam, że o tym mówię, ale chwilami już nie panuję nad sobą. Jest mi bardzo ciężko. A jeszcze muszę jechać do jego rodziny. To będą okropne święta. Do widzenia. Cornelio. Kocham cię. Obradują? Tak. Rada jest w komplecie. Jakie rozkazy dla nas? Ostre pogotowie. Tak, dziękuję. Czekamy na pana poruczniku. Przyjechałem z Poznania. Środkowa Wielkopolska prawie wolna. Śrem, Środa, Jarocin, Pleszew wczoraj wyzwoliły się. Krotoszyn jeszcze nie. W tej sytuacji ostrowski węzeł kolejowy nabiera dużego znaczenia, ponieważ przez Ostrów Niemcy mogą pchnąć pociąg pancerny, który może zagrozić wyzwolonym już terenom. Kiedy Paderewski wraca do Warszawy? Jak najszybciej. W Kaliszu czeka na niego przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wobec tego, kiedy zaczynamy? Dziś. Sylwestra? Tak. W kasynie oficerskim jest bal noworoczny. Wesoło witają ten nowy rok. Pewni siebie jak zawsze. Tym razem to są chyba tylko pozory. Możemy internować całe niemieckie dowództwo. Doskonała myśl. Zatem wybiła godzina. Panie Bonaventura! Panie Bonaventura! Z biurka! Co, już? Pani Fabiańska! Gdzie mąż? Jezus Maria, zaczyna się w imię Ojca i Syna. Bolek, szykuj się! Już czas. No. Tyś jest starszy, Jachu. Weź pierwszy. Może. Może. Są wszyscy? Są! Wrąszczak, tyś? Jestem. Chodź. Może. Ja
Są na wieży? Josem, myślę, że są w tej budzie pod wieżą. To trzeba ich stamtąd wykurzyć. Jak stąd wyjdzie ta, to ja was tam zabierzę. Zaraz idziemy. Kaczmarek, Emil, Jakub, Krzysiek, Gienek, Marek i Janusz. Obejdziemy budynek dookoła, wychodzimy tą stroną, za mną. Te strony nas nie sięgną? Trzech tu, czterech tam. Chodźcie, biegnie. Die ganze Stadt ist in unserer Hand. Die Herren Offiziere sind interniert. Die Zivilpersonen und alle Damen können nach Hause gehen. Bitte die Damen und Zivilpersonen rechts gehen. Oskar! Oskar! Oskar, ergib dich. Ich werde nicht schießen. Du musst. Die von Wedders ergeben sich nicht. Und die Krogulewski schießen nicht auf Verlose. Du hast mich wieder einmal unterschätzt, Krogulewski. Daj płaszcz. Krew. Krew, ile krwi. Szybko do szpitala.